Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z codzienną karteczką z pamiętniczka, codzienny pamiętniczek druida i maga, biedo postaci, z biedo serwerów, z biedo gry, no i biedo złodziej, biedo druid, okrada znowu co popadnie, 330 milionów więcej ma już zarobione od ubiegłego piątku, no złodziej, 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 zaczynamy od podziękowań, pan Janek ponownie dołączył, dzięki Ci pan Janku, Jacik, 121 Tako, Michał, Iz, Ez, Iz, Daszek, The Best Clips, Dionizos, co cię to, Rater, Garncar, Vendetta, Słowiczek, tu już patrzyliśmy raczej, podziękowaliśmy, więc dzięki wam serdeczne, moi drodzy. No i co, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że kibel mamy spuszczony, dobra, no to co? Pożycz trochę kryształu, dziękuję. Pożycz jeszcze troszkę kryształu, dziękuję. No i rozgorzała dyskusja, moi drodzy, na temat tamtej broni. Wolałbym kamień jednak mimo wszystko. Na temat tamtej broni, więc jeżeli mam wybierać, no to kamień. Którą to wrzuciłem se do wiedźmy i wziąłem 5 milionów i to takie dyskusje się rozgorzały, że to nie warte, bo 2000 kryształów więcej warte. No wszystko tak naprawdę gówno warte, no moi kochani. Ja to zrobiłem tylko ze względu na to, żeby oczyścić sobie plecaczek wtedy, w tej chwili. Stwierdziłem, że 5 baniek, no dobra, wezmę. Natomiast jeśli chodzi o te 2000 kryształu, na pewno nie warto było ryzykować za 50 aury utratę kryształu i wartości. Na pewno nie warto było tego wrzucić do kibla, nie? To jest pewne, bo to tam plus 25 aury za to, że tracimy 5 baniek albo tracimy, ryzykujemy, że stracimy 1000 kryształu. Nie warto. Czy warto było to rozmontować? Warto też było wziąć te 2000 kryształu, no ale mówienie, że to jest jedna tam siódma upgrade'u jednego, no tak, no jest to jedna siódma upgrade'u jednego, no i co z tego, ale tych upgrade'ów potrzebujemy 9 i nie jednego, tylko potrzebujemy jeszcze 11 tych upgrade'ów, więc mimo wszystko to dalej jest jakiś kamień mały milowy. Jest argument, który mnie przekonał tak naprawdę, jeden mały argument od Goro. Od Goro, gdzieś tu Goro się z nami nawet bawi tutaj w gildii, gdzie jest ten Goro nasz. Goro, Goro. Gdzie jest Goro? Gdzie jest Goro, kiedy śpi? Gdzieś tu był Goro kiedyś. Halo. Gdzie jest Goro? Wydaje mi się, że był tu Goro. O, jest Goro MSH. Argument od Goro był jeden, który jestem w stanie przyjąć do siebie i przyjąć jako porażkę. Bo standardowo rozmontowuję itemy, zobaczcie, po 500 tysięcy, co mi dają, czy po 200, co mi dają 100 kryształu, nie? A tam było 2000 za 2,5 miliona bez wiedźmy, nie? Powiedzmy 5 milionów z wiedźmą. Czyli gdybym takich itemów rozmontował 20, no to wychodzi mi 5 baniek za 2000 kryształu. Ale często ja wrzucam takie itemy trochę droższe, które dają setkę, nie? Na przykład, no nie mam akurat. Ale ten jest 200, to jest w ogóle wyjątkowy szlam, nie? Bo już taki 500 na przykład, to takich 20 wrzucić, żeby mieć 2000 kryształu, to już jest 10 milionów, nie? Więc poświęcam 10 milionów, żeby zyskać 2000 kryształu, a tam oddałem 2000 kryształu za 5 milionów. Ten argument od Goro mnie przekonuje do tego, że powinienem tą broń był rozmontować, bo dyskusje w stylu, co było warte, a co nie było warte, jest 10 atak. To są takie, wiecie, dyskusje. Natomiast to jest faktyczny, realny argument, czyli wydaje więcej rozmontowania, żeby uzyskać te 2000 kryształu niż tamte. Czyli powiedzmy, że mogłem taniej ten kryształ kupić. Za 5 milionów mogłem kupić 2000 kryształu, podczas gdy codziennie poświęcam więcej pieniędzy, żeby te 2000 kryształu zyskać. I ten argument jest dla mnie ok. Od Goro. Także Goro tutaj, kończąc dyskusję, twój argument mnie przekonał, tak? Natomiast argumenty w stylu, a to jest pustaty, a to jest coś tam, a to jest tamto, coś tam, to do mnie nie trafiało. I dlatego też miałem ciężko z podjęciem decyzji, bo ja też dla mnie ten argument był taki, o właśnie, że niby to, a niby tamto. Natomiast natomiast ten argument od Goro mnie przekonał, tak? Ten argument od Goro mnie przekonał, że patrząc na to, ile ja pieniędzy wydaję na to, żeby zrobić to, to było to nieopłacalne. Finansowo oczywiście nieopłacalne. Zrobiliśmy w końcu 10 ataków, tutaj mamy jakąś aurę, więc jest spoko, złodziej nam coś dał, zobaczmy co da koło. Dzisiaj 10 klepsydr, fajnie się tutaj zapowiada ten kalendarz, bo zaraz będziemy mieli nieśmiertelkę, żywotność i
Dzisiaj Intę kupiłem sobie z gabinetu magii, więc mamy dwie Inty. No szkoda, że była w gabinecie magii Inta, a nie wytrzymałość, bo już byśmy, moi drodzy, gdyby to była wytrzymałość, to tutaj już wchodzilibyśmy w poty i w ciągu 2 dni doładowali te poty, nie? Więc liczę, że w ciągu 3 dni kupimy wytrzymałkę jakąś, skądś ukradniemy. Może z koła wypadnie, zobaczymy. Przecież to jest możliwe, tak? 2 miliony to nie jest dużo, więc dzisiaj widzę druid na spokojnie, surowce, farmi i experience. 2,5 miliona, więc dał dzisiaj magowi fory złom. No i zobaczmy, co to za złom. 400 tysięcy i 100 kryształu, 80 kryształu, 100 kryształu. No i to jest jakieś 1 600 000 bez kryształu, 1 800 000, a co wiedźma w ogóle chciała dzisiaj? Pierścionki. No i sprzedałem jakieś pierścionki znowu za ileś 10 milionów, a tu już są drogie rzeczy, więc musimy coś z tego wybrać. Powiedzmy jakieś, bo rozmontowania mam zrobione, tak. Powiedzmy, że oddamy jakieś tam milion, powiedzmy 600, jakieś tam drobne kryształy, dobra. Dobra, no i okej, więc dzisiaj druid nie nakradł, nie wiadomo ile, coś tam sobie nakradł i jest spoko. Bardzo, bardzo byśmy chcieli trochę jeszcze z wiedźmą pohandlować. Mamy fajne czapki do handlu, mamy fajne buty do handlu, rękawice mamy, trochę rzeczy mamy do handlu. No i chcielibyśmy troszkę więcej sprzedawać. No mamy 3 epiki na sedesy, to jest wystarczająco, więc nie ma tutaj z tym paniki. Fajnie jest to, że już ten wieszak ogarnęliśmy. Mamy nawet tutaj slot na broń, ale nie ma żadnej broni. No dobra, zakręciliśmy kołem, to idziemy karmić bydlaki. No ten bydlak jeszcze nie ma setnego levela, niestety. Rozpir już pędzi do 200, a ten bydlak nie ma jeszcze setnego, nie? To złodziej. No dobra, zobaczmy, jak tam nasza ziemianka idzie. Halo ziemia, halo tu ziemia. Halo tu ziemianka, ziemia, ziemia, ziemia do ludzi. Wykijadło przegrał z pirodliszką, Tyrek 200 tutaj wjechał. Tutaj Tyrek 200 to jest potwór. Tyrek 200 to jest tutaj potwór. Czy mamy coś zapisanego? Mamy Conroy. Conroy, obrona pupila. Wygraliśmy z Conroyem. 370 prawie level z gildii, super gildii. To ciekawe, jak my żeśmy z nim wygrali. W co on tam poszedł? Przepałkę. No rozumiem, szanuję. Szanuję. Przepałka w pirotiszkę i w rozpira. Szanuję. Polecam gracza. Han Solo. Niemand. Ciekawe co on, Niemand, Płomiełas, no to je dopiero Han Solo. Płomiełas, trochę przepałki w Inferniksa, Smokiego, Pirodliszka i jeszcze na końcu tam Rozpir 98, 91 przegrał z naszym Jadunem. No nasz Jadun to jest potwór, nasz Jadun to jest potwór. No okej, okay. Co tutaj mamy dalej do zrobienia? Podziemie jest zrobione, tutaj się nam wehikuł zbiera, to nam się buduje, to nam się zbiera. No i co tu mamy do roboty? No niewiele, bo możemy sobie tu, szukamy sobie następnej osoby. Książę Północy, czy ty jeszcze oglądasz odcinki? Jak oglądasz odcinki, to napisz komentarz, bo ty tu... To jest przykład gościa, który już tu dawno nie powinien być, ale... Ale, moi drodzy, PET-340 robi wrażenie. To jest praktycznie idealny PET, taki, jaki powinien być, tak? 341, 340. 15 salka jest? Jest. Ulepy 10-10? Jest? Jest. To się odwal, Macieju. Tak? Tak. Gram se pomału. Mam se nawet klasę 88%. Easy, nie? Jak patrzymy na Sabayonte, już 150 pet. Już nieładnie. Tu już, kurde, w ogóle nie wiadomo, co ten Sabayonte robi, nie? Pójdziemy wyżej do gościa. 302 level, co z tego? Pupil 130, salka 14, nieładnie. Igor następny. Salka 13, ulepy 8,8, pupil 100, no. Kupanie. No ja później wyrzucam tych ludzi, jak już nie ma kogo wyrzucić z nieaktywnych, ale to się zdarza naprawdę rzadko. Dzisiaj Donio poleciał, ale tu widzę, że kolejni chętni się szykują do akcji znicz. Więc no, więc ten Książę Północy tak zawsze jest oszczędzany i ten rozjazd się robi coraz większy, bo ja już 305 zapraszam co najmniej, już nie 300. A on tam se dziubie, no szanuję gościa, szanuję, on jest bardzo, bardzo długo w gildii naszej, prawie praktycznie, chyba nawet od samego początku, zobaczmy to, u szefa szefów. Zobaczmy, czy Książę Północy jest Bambilamo, Krecikowy, Klapsyderek. Książę Północy, widzieliście? Widzieliście? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Był tutaj nawet na ostatnim lochu, zobaczcie, Klapsyderek, Książę Północy, 187 level paladyn.
I był zawsze od dołu. Zawsze ten pierwszy. I szarp miał 191 wtedy, nie? Szarp miał wtedy 191, teraz szarp ma 314, a Książę Północy 267, ale jest, jest. Dziubie. No i niech dziubie. Hydra. Przydałoby się ten level kiedyś podnieść, nie? To też jest prawda. O kurczę, co my dzisiaj Hydrze zrobiliśmy? Dwa krytyki. Ocie panie. Ocie panie, co my dzisiaj Hydrze zrobiliśmy? Dwa krytyksony, coś pięknego. A jak portal gildyjny? 5 milionów. 1,7 milion. Ojoj. No dobra. A portal solo? Solo i cukrzo? Ojoj. No, za kolak jedziesz. No, za kolaczku. Dobrze. Jedziesz dalej. No nie, no, za kolaczku. No dobra, nie jest źle. Wchodzimy zaraz w ogóle w piąty akt. To będzie rzeźnia. Wehikuł, coś tam, czyli nic tutaj fantazyjnego nie zostało nam do zrobienia, tylko darmówka. Darmówka w leżącego łgarza Leandra. Niestety nie siadło. Niestety nie pykło. A szkoda. Były już jakieś bliskie próby, ale nie siadło. To tyle z druida. Chodźmy do maga, od razu zaczniemy od naszej darmówki, żeby mi się tutaj timery zgadzały, więc go. Pięć bonie, kojezu. Jak on ma go zabić? Nie wiem. Według mnie on jest mugliś, nie? Ale ja się mogę mylić. To nie wyglądała na mugliś, ale ja się mogę mylić, nie? Coś tu chciałem u druida zobaczyć. A czy te ataki mu dokończyłem? Tak, dobra. Ty masz ataki. Dokładnie. Ty byłeś skillowy gracz, masz ataki. Plakata nie masz. Pobij bohatera w podziemiach 3 razy. No to już, plakata nie masz. Jak to nie masz? 407 tutaj da Silva zaczyna skubać. Dobrze, niech skubie. Dobrze, niech skubie. Niech skubie. Dobra, wyskubane. Plakat wyskubany, moi kochani. Plakat wyskubany. Kibel spuszczony. Będziemy spuszczać niedługo kibelek. No to idziemy tutaj. Dusza? Jak pech, to kij ci w oko, duszę. O, to będzie 5. To będzie 5. Jest! 4 miliony odrobione. Jaka szkoda, że to nie Weekend Golda i 20 baniek by nam wpadło. Ale dobra, odrobiliśmy 3600, jest spoko. 3600 zarobione, co druid nie zarobił, to jest dobre, nie? I kryształu 1200, widzicie? Mak ma swój dzień. Mak ma swój dzień. Ocie panie, kolejne 1250 kryształu. Cóż on zgłupiał? Klepsydry? Nie? No to nie. O, to... Kolejne 1200. I powiecie mi, tamta broń dawała ci 2000 kryształu. No i co z tego? A tu idę i se zarobiłem 5000 dzisiaj. I co? I co? Se zarobiłem 5000 kryształu. I co? I głupio? I głupio. Ja no żartuję. Oczywiście, że warto było też tam wziąć te 2000 kryształu, nie? Nasior by się przydało kiedyś przemontować, nie? Jakby był jakiś nieepicki ze złotem. Nie widzę. Nie widzę, nie słyszę. Nasiory? No nie, za 2 miliony tego nie sprzedam. Wezmę 1500 kryształu, pewne po przepuszczeniu przez kibelni. I 600 też nie sprzedam. Więc nic tutaj nie pohandlujemy już z Wiedźminką. Rozmontowania mamy zrobione, więc jest spoko, ale dostaliśmy tyle kryształu, że stać nas na to, żeby tu coś upgradendnąć. Tylko co, broni już nie upgradendunujemy, bo to stracimy. Czapka 460, klata 460 zdaje się być jedną z tych nowszych, więc sobie ją tam ciapnijmy na 8, nie? Niech mo. No i dobra, i teraz co dalej? Terakoło. Co dzisiaj z kalendarza było? Grzybek jeden. Jeden mały grzybek. No dobra, życie. O, już zaczyna się, moi drodzy. 400 tysięcy rękawice z premią do złota. Zobaczmy, co to my mamy za premię do złota. Na tutaj 3 PD mamy. To samo. Samo zło. No dobra, ale to jest 400 tysięcy i mało kryształu, nie? Więc won. Więc won. 5 baniek. O, tak to widzę, że mamy szansę nadrobić coś z tych 300 baniek w plecy. 5 baniek. No. Druidi, dlaczego... 1,5 bańki. Dlaczego ty, Maguś, tak w weekend nie kręciłeś kołem jak szalony, co? Czemuż to? Aż czemuż?
byś takie kręcił po 25 co chwilę. Czemuż to aż czemuż? No dobra, troszkę podgoniliśmy, tak? Brakuje nam 320 milionów. Są szanse. Są szanse, 320 milionów. Zobaczcie, ta liczba jakaś zdaje się większa niż tu, nie? Ciekawe, dlaczego tak czcionka się zmienia. To wydaje się, że zmniejszona jest czcionka. Nie wiem, czy wy to widzicie na filmie, nie? Ale wydaje się, że te cyfry jakoś dziwnie mają czcionkę, że to jest mniejsze. No to jest mniejsza kwota, zaraz ktoś powie, ale to jest mniejsza kwota, to jest mniejsze, nie? No ale coś... Nie takie cyfry tam wchodzą w grę. Po prostu. Tak mi się wydaje. No dobra, no to chodźmy do śmierdzieli. Cześć śmierdziel, cześć śmierdziel, cześć śmierdziel, cześć śmierdziel. No i cześć śmierdziel, jazda. Ponikonik 100. Wyki jadło 100, smoki 100, tutaj, o, rozpir 180 na sztyrek, gdyby był z 46, to by go zrobił, ale niestety na 46 my mamy lepszego Tyrosława Sankiu Saxon, ale wygraliśmy też dzisiaj jakieś walki petów, więc sobie zobaczmy, więc nie było tak źle, też coś sobie dzisiaj ugraliśmy, Inferniksy, żółwie i inne wynalazki, hydrowir 140, wjechał. No i wydaje mi się, że my tutaj mamy inne mocniejsze żywioły niż ziemia i powinniśmy co innego zostawiać na koniec niż ziemię w tej chwili tutaj. No bo nawet taki jednoróg 103 już jest koksem. Który żywioł byłby teraz naszym najmocniejszym? Jadun 86, jednoróg 100, no Tyrek 150, no niby Tyrek dalej jest najmocniejszym. No powiedzmy, że hydrowir 140 z żółwiem takim na zachętę jest dość mocny, nie? Bo tutaj przechodzimy ze 100 w 150. No a tutaj mamy żółwia 129, to jest dość mocny ten żółwio, potrafi tam już skubnąć coś i na dobite 140, więc wydaje mi się, że nasza woda jest mocniejsza. Tu niby mamy jeszcze w ogniu 120 w 130, nie? Ta ziemia nie jest taka mocna, wbrew pozorom nie jest taka mocna. Trzygłowa hydra go. Ktoś powie, Macieju, ile ty tych pieniędzy zbierasz, żebyś miał stat, jakby ci portal leciał przez tyle dni. Ja no leciałby. Ale my tutaj mamy rywalizację do niedzieli. Kto będzie lepszy? Złodziej. Ojojoj. Jak na razie złodziej jest tylko jeden. I niestety ma na imię Druid. Slenderman. O, i to mi się podoba. Takie 5-600 na wjazd. Szkoda, tego 4. To 4 już mi się nie podoba i to 5. Ale to 11 mi się bardzo podoba. Jeszcze jedno takie 5-700. No takie seto. Ale jakiś tam progresik jest, więc oby do przodu, oby do przodu. Co tu mamy do zrobienia? Jeszcze najwyższy czas i czary mary na plakacie, czyli nic do zrobienia nie mamy. Czyli generalnie zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, 320 milionów w plecy ciągle i problem jest taki, że tutaj Mac nie za bardzo ma opcję, nie? Żeby być szczerym. Druid codziennie coś sprzedaje do wiedźmy, nie? A Mac nie ma takich możliwości, bo Mac co ma tu? No złom po prostu do rozmontowywania, albo itemy do rozmontowania, albo jakieś tam troszkę droższe itemy. Tu znowu jakieś rzeczy do rozmontowania, nie? No jest jakaś broń za 5 baniek. Niby jakby bronie były, to by parę groszy mógł zarobić, bo jeszcze tu ma broń jakąś, nie? No ale to nie jest 300 milionów, no. A to już są epiki. On ma za dużo tych epików odłożone na sterylne sedesy i obawiam się, że trzeba będzie je przepuścić. I myślę, że zrobimy taki na takim jednym odcineczku takiego epiczka, zobaczmy. 750 i dwa epiki, czyli myślę, że w tym tygodniu zrobimy sobie taką zabawę, że wrzucimy dwa z tych epików do kibla, to będzie 100 i jeden z wyklas, to będzie 125 i to będzie zamknięta aura 15, myślę, że tak zrobimy, bo trzeba też ten plecak trochę oczyszczać z tych epików, nie ma co ich tutaj zbierać, nie wiadomo ile i po co. Aczkolwiek no cały czas mamy tych złomów fajnych do rozmontowywania, też nie chciałbym ich tracić, nie? Więc trochę bym chciał tego, trochę tego, no ta broń czeka też na rozmontowanie, 3000 kryształów, no ale to są dwa sloty, więc nie chcę tego wrzucać, bo dwa sloty rozmontowania, a tylko jedno miejsce w plecaku, więc też leży. Najlepiej by było, jakby były bronie do wiedźmy, bo byśmy to sobie sprzedali, nie? A to sobie trzymali do rozmontowania, nie? Na jakiś luźniejszy dzień. I to by było najfajniejsze. No ale zobaczymy, jak to nam wyjdzie, moi kochani. Na razie, dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się, bajo, bajo, bongo.